potrzeby. Dziękuję Ci za to, że jesteś źródłem, w którym mogę uzupełniać wszelki niedobór miłości, wszelki niedobór pokoju, radości, niedobór nadziei w moim życiu, niedobór odwagi, męstwa, wolności, łaski. Dziękuję Ci za to, że jesteś źródłem miłości. Dziękuję Ci za to, że ona jest nieprzemijająca dla nas. Twoja miłość, Panie, wypełnij nas swoją miłością. Pragnę, aby każde serce na tym miejscu pragnęło Ciebie, Twojej miłości, Twojego dotyku. Przemieniaj nas, Panie, przenikaj nas, przenikaj nasze życie. Przenikaj nasze życie, przemieniaj nasze oblicze. Chcę, Panie, abyśmy wnosili Twoją obecność wszędzie tam, gdzie jej nie ma. Abyśmy byli odbiciem Twojej chwały, aby mogli poznać ją ci, którzy Ciebie nie znają.
rzeka zaleje me wnętrze. Pytam Cię i nie puszczę już więcej. Przenikaj mnie, niech Twa rzeka zaleje me wnętrze. Pytam Cię i nie puszczę już więcej. Witaj, Kościele! Dziękuję. Zanim rozpocznę dzisiejsze słowo, chciałbym, abyś usłyszał jedną rzecz. Bóg jest dzisiaj Tobą zainteresowany. Bóg Ciebie kocha, bez względu, kim jesteś. Bez względu, jaki masz status społeczny. Bez względu, jakie masz poglądy. Co o sobie myślisz. Bez względu na wszystko, On kocha Ciebie. To On dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, po to, aby On umarł za Ciebie. Czy to nie jest dowód tego, że Bóg Cię kocha? Czy to nie jest dowód tego, że jesteś dla Niego kimś wyjątkowym, kimś wartościowym? Może powiesz mi, no tak, ale Ty nie wiesz, w jakich jestem grzechach. Ty nie wiesz, co tak naprawdę zrobiłem. Czy taki Bóg chciałby kogoś takiego jak ja? Tak, dzisiaj Ci mówię, że Bóg chce takiego kogoś jak Ty. On zdaje sobie sprawę z naszej takiej ludzkiej, grzesznej natury. O tym możemy przeczytać w Słowie Bożym. List do Rzymian o tym mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. I wszyscy zgrzeszyli, a zapłatą za grzech jest śmierć. Co pisze dalej? Lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Darem łaski Bożej. Nie możesz sobie na to zapracować. Nie możesz. Nic nie dorzucisz do tego. To zostało już zapłacone. To wszystko już masz. Pod warunkiem, że przyjmiesz od Niego ten dar i zaprosisz Jezusa do swojego życia. Bóg Cię kocha i o tym dzisiaj pamiętaj. Kiedy Bóg stwarzał człowieka, Adama i Ewę, uczynił ich podobnych do siebie. Mieli tego samego ducha. Ci pierwsi ludzie mieli pewną taką zdolność, której nie posiada dzisiejszy świat, której brakuje dzisiejszemu światu. Oni potrafili słyszeć Boży głos. Oni mieli z Nim relacje. Co więcej, kiedy czytamy karty Biblii, okazuje się, że wiedzieli, kiedy Bóg przechodzi. Wiedzieli, znali Jego głos. Potrafili z Nim rozmawiać, odpowiadali Mu na pytania. I Bóg tak to właśnie skomponował, abyśmy tworzyli relacje z Nim. Nawet kiedy zdarzyło się, że pierwsi rodzice zgrzeszyli, złamali jakiś tam zakaz, zjedli z drzewa życia, które było zakazane, oni nie utracili od razu tej swojej takiej zdolności, bo czytamy dalej w tym słowie i pisze, że Bóg pytał się, Adamie, gdzie jesteś? Dlaczego tak postąpiłeś? On odpowiadał, w takim razie mam pytanie, co stało się z tym, że dzisiejszy człowiek, że dzisiejszy świat zatracił tą zdolność? Co jest tego powodem? Co więcej, gdybyś dzisiaj spróbował komuś o tym powiedzieć, a spróbuj powiedzieć o tym lekarzowi, że słyszysz głos, to wiesz, co cię czeka. Da cię do innego specjalisty. Dlatego zastanów się, komu co mówisz. Ale pytanie nadal brzmi. Co jest powodem? Czy ktoś z sali wie? Nastała taka niezręczna cisza. Tak? To jest pójście na łatwiznę. Prawda jest taka, że odstąpienie od Boga, czyli grzech, nie był jednorazowym aktem. To musiało trwać być może wiele lat, że człowiek zatracił swoją zdolność słyszenia Boga. To był pewien proces. Ale w tym wszystkim jest jedna rzecz,
Bóg tego nie przerwał. Bóg nie uczynił nas, ludzi, jakby robotem. Bo nie chce, abyśmy wykonywali tylko ściśle polecenia, jakiś program, który on zadał. Bóg stawia przed nami swoje słowo. Co weźmiesz, to będzie ci dane. Masz prawo wyboru dzisiaj. I człowiek z tego korzystał. Myślał, że postępuje sprawiedliwie, myślał, że postępuje właściwie. Ale to tylko przyczyniło się, że coraz bardziej oddalał się od swojego Stwórcy, od Boga. A tą sytuację wykorzystał diabeł, który jest nazwany ojcem kłamstwa. Przez całe to zachowanie, przez całą tę sytuację człowiek dopuścił do siebie chciwość, pychę. Co jeszcze człowiek dopuści do siebie? Zazdrość, kłótnie. Stąd te wszystkie kłótnie, wojny. Nie można tego wszystkiego zrzucać na Boga. I kiedy mówię człowiek, mam na myśli nie tylko naszego takiego człowieka zewnętrznego, cielesnego, bo człowiek składa się jeszcze z człowieka takiego wewnętrznego, duszy i ducha. I kiedy człowiek poszedł za swoimi namiętnościami, za tym, co jest dla niego dobre, co jest wygodne, poszedł za grzechem, ten człowiek wewnętrzny zaczął być przygaszany. A to, co zewnętrzne, ta zewnętrzna natura zaczęła brać górę nad naszym całym życiem. Przez swoje decyzje człowiek stał się niewrażliwy na głos Boga. Nauczyliśmy się bardziej reagować na nasze zmysły zewnętrzne, na to, co nas otacza, na wzrok, na słuch, na powonienie, na dotyk. Chcemy... Tak dzisiaj funkcjonuje dzisiejszy świat. Chcemy, aby takie doznania coraz bardziej były, coraz większe, aby te doznania coraz bardziej w jakiś sposób kreowały nasze życie. Łatwo jest nam to przyjmować z tego względu, że jesteśmy na tym świecie. Przyjmujemy to wszystko, co ten świat nam daje. Wiadomości, telewizja, internet. Przychodzi lekarz i powie ci, jest z Panem bardzo źle, jest Pan chory, a wręcz może Pan umrze. Przyjmujemy to słowo. Zatraciliśmy ten pierwotny kontakt z Bogiem, ale Bóg tego nie chciał. Człowiek miał prawo wyboru i takiego wyboru dokonał. To, co powiedziałem, zobaczcie, że jak my ludzie dzisiaj postępujemy. Człowiek szuka, ja już powiedziałem, takich mocniejszych bodźców. Szuka specjalnie jakichś tam wybranych doznań. Chce, aby było mu w tym życiu wygodnie, dobrze. Co niektórzy ludzie prowadzą takie ekstremalne życie. Oglądałem ostatnio też taki filmik dokumentalny, który pokazywał młodych ludzi, którzy już tak bardzo zostali pochłonięci, tak bardzo brakuje im tej adrenaliny, że robią różne rzeczy. Akurat w tym filmiku było pokazane, gdzie bez żadnego zabezpieczenia wspinali się na potężne jakieś wieżowce, gdzie bez zabezpieczenia wchodzili na szczyty. W tym filmiku było też pokazane, jak ludzie ze samego szczytu gdzieś tam zeskakują, po czym szybują jak ptaki, chcą czemuś tam dorównać. I to wszystko pokazuje, że człowiek cały czas szuka wewnętrznie, próbuje coś odnaleźć, coś, czego jemu brakuje. Być może nie do końca świadomy, co to jest. Ale dzisiaj wiem, że chodzi o relację z Bogiem, że chodzi o relację z Nim. Bo jeżeli masz Boga, to wszystko wystarcza. Nic więcej nie potrzebujesz. Ale dzisiejszy świat tak właśnie postępuje. Czy to, że chce mieć fajny dom, piękną żonę, spokojne życie, dobrą pracę i wiele innych rzeczy, pasje. Czy to jest złe? Nie. Bóg nie powiedział, że to jest złe. Wszystko jest dobre, jeżeli jest poukładane i ma swój właściwy porządek. Bóg chce być na pierwszym miejscu w twoim życiu. Bóg chciałby,
aby to On zajmował pierwsze miejsce w Twoim życiu, w moim życiu. Bóg pragnie takiej bliskiej jedności, relacji z Tobą. Jest też inna grupa ludzi, którzy zamienili relacje z Bogiem na pewne zasady, na postępowanie według praw, na postępowanie według to mi wolno, tego mi nie wolno. Ale nie tylko, bo myślą sobie, że jestem taki w porządku, że prowadzę takie dobre, religijne życie, nie przeklinam, chodzę do pracy, nie spóźniam się. Codziennie może nie, ale co tydzień jestem w kościele. Oddaję Państwu podatki, płacę dziesięcinę. I wpadamy w pewną taką rutynę, wpadamy w pewną taką religijność. Jest fragment, który mówi o takim człowieku. Chciałbym, abyśmy przeczytali Ewangelię Marka, 10 rozdział, od 17 do 21. Pisze tam coś takiego. A gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus rzekł mu: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj. Czcij ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegam od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Wiemy, jak zakończyła się ta historia. Młodzieniec odszedł zasmucony. Miał naprawdę wiele bogactwa, miał co stracić. Ale czy tylko o samo bogactwo takie materialne w tym chodzi? Być może my jesteśmy takimi ludźmi, którzy prowadzimy takie porządne życie, religijne życie. A pomimo tego jest coś, co stoi na przeszkodzie w relacjach z Bogiem. To wcale nie musi być bogactwo. To może być twój samochód, którym się zachwycasz. To może być twoja pasja. To może być zupełnie cokolwiek innego. Ja nie wiem, ale ty wiesz. To może być coś, co blokuje cię, co powoduje, że Bóg nie jest na pierwszym miejscu w twoim życiu. Ale On cały czas czeka. On chce mieć z tobą relację. Jemu na tym zależy. Pytanie, czy tobie na tym zależy? Czy słyszysz wyraźnie Boży głos? Czy dzisiaj mógłbyś powiedzieć, że tak, Boże, słyszę Twój głos, mam relację z Tobą? Bo być może właśnie jest to tylko taka rutyna, że przyzwyczaiłeś się do tego. Być może tak naprawdę nie wiesz, jak to zrobić. Zadaj sobie dzisiaj takie pytanie. Kim dzisiaj jesteś? W którym miejscu dzisiaj jesteś? Ale to, co powiedziałam, że Bóg przez cały czas czeka na ciebie. Bóg chce ciebie. Zacząłem od tego, że Bóg ciebie kocha. Nic się nie zmieniło. Jego słowo jest wciąż takie same. Jego obietnice są wciąż takie same. On jest wciąż taki sam. Był też taki moment w historii aby ludzkości, kiedy ludzie nie chcieli rozmawiać, spotykać się bezpośrednio z Bogiem. Mówi o tym Stary Testament i sprowadzili to do takiej rangi, że potrzebowali pośrednika. Potrzebowali kogoś, kto poprowadzi ich do Boga, przez kogo Bóg będzie przemawiał. Dlatego Bóg dał im taką możliwość. Bóg dał możliwość, aby przemawiać przez jakieś wybrane osoby. Czasem to byli prorocy.
To był jakiś tam etap w życiu narodu wybranego. Ale już wtedy Bóg dał swoją obietnicę. Powiedział, że przyjdzie taki czas i ja chcę tak, aby, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. To była obietnica. I wtedy było powiedziane, że nie będzie już wtedy żadnego wybrania, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, czy to będzie niewolnik, czy niewolnica, czy to będzie starzec, czy młody człowiek. Powiedział, że wyleje swego ducha na wszelkie ciało. Po co to powiedział? Po co nam Duch Święty? Myślę, że to wyjaśnimy trochę później. Zobaczcie, nawet sytuację, kiedy Pan Jezus był tutaj na ziemi i w momencie, kiedy ostatni raz spotyka się ze swoimi uczniami, bo wie, że za chwilę odejdzie do Ojca, mówi pewne słowo, mówi obietnicę. Pamiętacie ją? To nie moja Biblia. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, od 19 do 20. Pisze coś takiego. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I zobaczcie, co pisze na końcu. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Jak to możliwe? Przecież Jezus wiedział, że za chwilę go nie będzie. Wiedział, że odchodzi do Ojca. A jednak swoim uczniom powiedział, oto ja jestem z wami do końca dni, aż do skończenia świata. Jak to możliwe? Popełnił jakieś faux pas? Czy może po prostu, nie wiem, okazał się kłamcą? Myślę, że nie. Złożył obietnicę. Obietnicę dotrzymał. Inny fragment, który myślę, że nam to wyjaśni. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 12 do 18. I werset dodatkowo 26. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. I większe nad te czynić, bo ja idę do Ojca. I znowuż tu jest powiedziane, ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. I słuchajcie, co piszę teraz. Ja będę prosić Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Czyli tu jest jakby wyjaśnienie tego. Nie zostawię was sami. Będę z wami aż do końca dni, do skończenia świata. Nie zostawię was sierotami. I o kim mówi? O Duchu Świętym, mówi o Pocieszycielu, lecz Pocieszyciel, 26 werset. Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Ta sama Ewangelia, parę rozdziałów dalej, mówi bardzo podobne słowa. Nie będą tu wyświetlone, ja tylko przeczytam. Jest to, jak ktoś ma Biblię, może sobie otworzyć, Ewangelia Jana, 16 rozdział, od 7 do 15. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was, a on, gdy przybędzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie
i wam oznajmi. Wszystko, co Ojciec ma, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Jezus złożył wspaniałą obietnicę. Powiedział, że muszę odejść, aby Duch Święty został posłany. Będę prosił Ojca, a poślę wam Ducha Świętego. I ten Duch poprowadzi was w dalszym życiu. On nauczy was wszystkiego. On przypomni wam moje słowa, które powiedziałem. Potrzebujecie tego Ducha Świętego. I to jest kolejna obietnica, która już została zapowiedziana w Starym Testamencie. Te słowa, które Jezus wypowiadał, kiedy był jeszcze z uczniami, kiedy mówił im, że otrzymacie Ducha Świętego, te słowa nie były tylko skierowane do uczniów Jezusa, ale to jest obietnica dla nas wszystkich, którzy narodzili się z Jezusa Chrystusa, którzy oddali Mu swoje życie, dla tych wszystkich, którzy czytają słowa Ewangelii. Obietnica jest dla ciebie, obietnica Ducha Świętego. Czy Duch Święty jest nam potrzebny? Tak, Duch Święty jest nam potrzebny. Jak masz słyszeć, jak masz wiedzieć, co Bóg zaplanował dla twojego życia? Czytaliśmy przed chwilą, że ode mnie weźmie i wam przekaże, bo w was jest. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby mieć z Nim relację. Bóg, kiedy daje słowo, kiedy mówi swoją obietnicę, to nie rzuca słów na wiatr. Kiedyś opowiadałem wam historię mojego życia. Kiedy miałem 17 lat, część z was już to może zna, po raz pierwszy zaprosiłem Jezusa do swojego życia. Chodziłem z Bogiem, ale był taki też moment, wstydzę się trochę tego, kiedy uciekałem od Boga, kiedy nie chciałem Go znać, kiedy powiedziałem, że mam dość wszystkiego. Trwało to ten okres 10 lat. Okazało się, że Bóg przez cały czas był wierny, że Bóg przez cały czas czekał, był cierpliwy. I przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy Bóg na nowo rozpalił miłość moją do Niego, kiedy na nowo zakochałem się w Nim, powiedziałem, Boże, chcę iść za Tobą. Powiedziałem wtedy, Jezu, bądź moim Panem. Na nowo przyjąłem Go do swojego życia. Co się okazało? Niedługo po tym wydarzeniu miałem takie przeczucie, nie wiem jak to nazwać, nie słyszałem fizycznie głosu Bożego, ale taki wewnętrzny głos, takie coś we mnie mówiło, że Bóg zostawił kiedyś, wiele lat temu, przed moim odejściem, obietnicę dla mojego życia. Przez tyle lat nie miałem nawet prawa pamiętać o tej obietnicy. Nawet nie wiedziałem, czy takie coś istnieje. Ale miałem taki zwyczaj. Kiedyś nie było tabletów, nie było laptopów i wszystko, co mogłem, to zapisywałem w różnego rodzaju notatnikach, w zeszytach. I sobie pomyślałem, jak tylko odnajdę ten zeszyt, ten notatnik, to być może dotrę do tego słowa, które Bóg do mnie powiedział. Chodziło naprawdę to za mną przez dłuższy czas i powiedziałem, no muszę w końcu to odnaleźć. Nie wiedziałem, czy to słowo jeszcze w ogóle jest, czy rzeczywiście to słowo było. Szukałem przez kilka dni tego notatnika i okazało się, że znalazłem. Nie został spalony, był gdzieś na półce, zakurzony, ale był. I kiedy zacząłem go przeglądać, kiedy zacząłem czytać to, co Bóg włożył w moje serce, okazało się, że było to słowo, proroctwo, które zostało wygłoszone wiele lat temu. Nie pamiętam nawet, kto to powiedział, kto to wygłosił, ale pamiętam sytuację, że to było w grupie ludzi, gdzie modlili się nade mną, gdzie położono na mnie ręce i Duch Święty powiedział. I to zostało mi zapisane. Powiem wam, że kiedy to po prostu przeczytałem, nabrałem takiej radości, nabrałem takiej pewności. Co było w tym słowie? Dokładnie wam w tej chwili nie powiem, ale Bóg powiedział mi,
do czego mnie przeznaczył, do jakiej służby. Powiedział, jakie otrzymałem dary, charyzmaty, że będzie mnie w tym wspierał, że będzie mnie błogosławił, że będzie mnie prowadził. Było to naprawdę takim umocnieniem dla mnie. Co jeszcze? Okazało się, że po tylu latach nie pamiętałem w ogóle o tym, ale się okazało, że Bóg o tym pamiętał. Widocznie dla Niego również to słowo było ważne, aktualne. Jego słowo nie wraca do Niego bezowocne, mówi Izajasz, dopóki nie wykona swojego zadania, do którego zostało posłane. Z tego słowa nie wszystko się jeszcze wypełniło, ale jestem cały czas w drodze. Dlatego na mocy tego słowa, które zostało powiedziane, że moje słowo nie wraca do mnie bezowocne, na mocy tego słowa mam świadomość, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Jeżeli kiedyś w Starym Testamencie obiecywał Ducha Świętego, potem przez usta Jezusa to potwierdził. I dzisiaj mamy świadectwo tego, bo sami możemy go doświadczać. To znaczy, że Bóg jest wierny w swoim słowie. Pamiętacie historię Józefa? Kiedyś miałem takie nauczanie też o nim. Józef w młodości otrzymał słowo od Boga. Były to sny. Czy te sny od razu się nie wypełniły? Nie. Jak wtedy obliczałem, trwało to 23 lata, zanim nastąpiło wypełnienie tego słowa. W międzyczasie został sprzedany do Egiptu, stał się niewolnikiem. W międzyczasie trafił do więzienia, ale słowo się wypełniło. Bóg był wierny swojej obietnicy. Inny przykład, bardzo znany też, Abraham. W takim podeszłym wieku, bo prawie 100 lat miał, otrzymał obietnicę od Boga, że zostanie ojcem wielkiego narodu, a jego żona, która była bezpłodną, za rok będzie miała syna. I tak się stało. On uwierzył obietnicy. Skoro Bóg dał nam obietnicę, skoro powiedział, że otrzymamy Ducha Świętego, a wiemy, że jest nam On niezbędny, bo po co nam jest Duch Święty? Jeżeli to, co już powiedziałem, jeżeli chcemy mieć z Nim relację, chcemy słyszeć, jaki Bóg ma plan dla mojego życia, dla Twojego życia, potrzebujesz Ducha Świętego, bo On weźmie od Ojca, od Jezusa weźmie i przekaże nam, nauczy nas wszystkiego, przypomni o Jego słowach. Potrzebujemy do relacji Ducha Świętego. Czy Boże obietnice są dzisiaj nadal aktualne? Tak, z całą pewnością mogę powiedzieć, że tak. Bóg nie rzuca słów na wiatr. Co więcej, Bóg czasem przemawia na różne sposoby. Może wykorzystać do tego innego człowieka i wcale to nie musi być człowiek z Kościoła. Może przemówić do ciebie przez dobrą książkę. Może przez film do ciebie przemówić. Ale najczęściej posługuje się swoim słowem. Jeżeli chciałbyś, jeżeli jesteś zainteresowany, Bóg stawia zawsze wybór przed tobą. Chcesz, to masz. Nie chcesz, to nie masz. Weź swoją Biblię. Zajrzyj do niej. Zobacz, jakie obietnice Bóg dla ciebie przygotował. Po tych 10 latach przerwy, tak jak mówię, Bóg mówił na różne sposoby. Czasem było to przez innego człowieka, ale niejednokrotnie zdarzało się tak, że modliłem się i potrzebowałem, mówię, Boże, mam konkretną sytuację, nie wiem, jak ją rozwiązać, nie wiem, jaki Ty masz plan dla mojego życia, co mam zrobić w tym kierunku. I zdarzało się, że Bóg, nie słyszałem fizycznie głosu, ale Bóg przychodził do mnie z fragmentem z Biblii. Czasem to było cały fragment, że wiedziałem od razu, o co chodzi, a czasem tylko 2-3 słowa. Znałem kontekst, ale nie wiedziałem, gdzie to jest. W dzisiejszych czasach nie ma problemu, bo wpiszesz w wyszukiwarce, nie musisz nawet wertować całej Biblii, wpiszesz w wyszukiwarce i zaraz ci wyskakuje kilkanaście różnych takich pozycji. I Bóg dawał mi swoje słowo z obietnic bezpośrednio z Biblii. Ale robił to w taki właśnie inny sposób i zacząłem się zastanawiać. Myślałem, może to nie jest w ogóle Boże, może to jest tylko mój taki wymysł.
I kiedyś któregoś razu czytałem książkę Człowiek z nieba. Bardzo polecam, fajna książka. Opowiada historię swojego życia, kiedy trafił do więzienia. W Chinach tam za posiadanie Biblii groziła kara śmierci. Nie wiem, jak jest w tej chwili. I nie chciał tej Biblii trzymać. Uczył się ją na pamięć. Czytał ją w każdej wolnej chwili po kryjomu. I kiedy był w więzieniu, Bóg przychodził do niego ze słowem pocieszenia. Pokazywał mu, co będzie. I powiedział sobie, wow, Boże, to jest niesamowite. Skoro już któryś człowiek ma coś podobnego, to sądzę, że to nie jest mój jakiś taki wymysł, że to jest twój sposób, bo Bóg może się posługiwać różnymi sposobami. Może mówić na różne sposoby. Pytanie brzmi tylko, czy ty chcesz tej relacji z Bogiem? Czy chcesz Jego obietnicy, tego, co powiedział? Jemu naprawdę na tym zależy. Pytanie, czy tobie na tym zależy? Bo to jest tylko twoja decyzja. Twój krok. Wiecie, zadałem sobie pytanie, co tak naprawdę znaczy mieć relację? Czy to jest tylko fizyczne, może nie fizyczne, źle to powiedziałem. Czy to jest tylko słyszenie Bożego głosu? Myślę, że nie. Gdybyśmy popatrzyli na nasze takie ludzkie stosunki, mieć relacje, to znaczy być z drugą osobą, spędzać z nią czas. Kiedy spędzasz z nią czas, poznajesz ją, rozmawiacie o wielu różnych sytuacjach. Zdarza się, że czasem w tłumie słyszysz głos tej osoby i wiesz, że ona tam jest. Nie widzisz, ale wiesz. Czasem jesteś zniechęcony i ta druga osoba przychodzi do ciebie z dobrym słowem, poklepie cię po ramieniu, a czasem jest sytuacja, że potrzebujesz pomocy i przyjdzie ci z pomocą. To jest prawdziwa miłość. To jest prawdziwa relacja. Bóg chce mieć relację z tobą. Chce mieć czas z tobą. Chce być na pierwszym miejscu w twoim życiu. Czy ty tego chcesz? Jeżeli chcesz i jesteś osobą, która nigdy w życiu nie zaprosiła Jezusa do swojego życia, do swojego serca, to możesz to uczynić w bardzo prostej modlitwie. Możesz powiedzieć, myślę, że będzie taka modlitwa za chwilę wyświetlona, jest to tylko przykład. Możesz powiedzieć, Panie Jezu, potrzebuję Cię, uznaję swoją grzeszność, otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy i ocaliłeś mnie od śmierci, umierając za mnie na krzyżu. Proszę Cię, kieruj moim życiem i uczyń mnie takiego, jakim pragniesz. Ktoś powie, czy to wystarczy? To jest tylko przykład modlitwy. Popatrzcie sytuację na Łotra, który wisiał na krzyżu. On powiedział tylko parę słów. Panie, wspomnij na mnie, kiedy będziesz u siebie w domu. Co mu Jezus powiedział? Jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Bóg patrzy na twoje serce. Bóg pragnie twojego szczerego serca. To wystarczy. Ale w momencie, kiedy podjąłeś decyzję, kiedy powiedziałeś Bogu tak, Boże, ja chcę iść za Tobą, chcę, abyś był Panem mojego życia, chcę, abyś pokierował mnie w dalszym moim życiu, to na mocy Bożego Słowa stałeś się dziedzicem obietnicy. Skąd to wiemy? Mówi o tym fragment w liście do Galacjan, 3 rozdział, 29 werset. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Ty jesteś dziedzicem na mocy tego słowa. Jesteś potomkiem Abrahama na mocy tego słowa. Obietnice, które znajdują się w Biblii, dotyczą również ciebie. Sięgnij ręką.
jest to w pobliżu Ciebie. Zacznij żyć Bożym Słowem, zacznij żyć Bożą relacją. On ma czas dla Ciebie, ale czy Ty masz czas dla Niego? Jeśli czujesz, że Twoje relacje z Bogiem są pozrywane, jesteś człowiekiem wierzącym i odczuwasz pustkę w swoim życiu, nie wiesz tak do końca, co zrobić, to jest dzisiaj również taki dobry moment, aby po prostu to naprawić. Jeśli potrzebujesz modlitwy, po prostu wyjdź na środek. Będą osoby, które się będą tutaj również wspólnie za nas modlić. Masz okazję. Bóg jest chętny. Co jeszcze mogę zrobić? Przebywaj z Nim każdego dnia. Poświęć Mu czas. Rozmawiaj z Nim. A dowiesz się, czego oczekuje od Ciebie, jaki ma plan dla Twojego życia. Zostałeś stworzony, aby tworzyć relacje z Nim. Wstańmy. Jeśli są osoby, które potrzebują modlitwy, zapraszam pod scenę. Czy jesteś chory, czy masz inne potrzeby, po prostu się nie krępuj, wyjdź. Daj Bogu dzisiaj szansę. Bóg jest zainteresowany Twoją osobą. Chce przychodzić do Ciebie. Chce dać Ci swoją obietnicę, swojego Ducha Świętego. Jeśli potrzebujesz, wyjdź. On jest chętny w dawaniu. Nie żałuje nikomu. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją obietnicę. Dziękuję Ci za Twojego Świętego Ducha. Powiedziałeś, że o cokolwiek poprosimy, to stanie się. Otrzymamy to na mocy Twojej obietnicy, na mocy Twojego Słowa. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że dzisiaj posyłasz swojego Świętego Ducha, że mogę mieć z Tobą relację. Dziękuję Ci za to, że mówisz do mnie, że chcesz ze mną spędzać czas. Dziękuję Ci, Panie, że zapalasz moje serce. Nie zawsze wszystko się układa, ale Ty zawsze jesteś chętny, Ty zawsze jesteś wierny. Dziękuję Ci za Twoją pomoc, dziękuję Ci za Twojego Świętego Ducha, dziękuję Ci za łaskę, za to, co dla mnie zrobiłeś, za to, że Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za ten kościół, w którym mnie postawiłeś, Panie. Dziękuję Ci za Twoje obietnice, za Twoje słowo. Jesteś, Boże, niesamowity, jesteś kimś wyjątkowym. Wdzięczne jest moje serce. Prowadź mnie Twoimi ścieżkami i uczyń mnie takiego, jakim mnie pragniesz. Ziemię naszych serc, przyjdź jak deszcz na spragniony świat.